Cześć, witam was w jubileuszowej bitwie. Kolejny odcinek z serii. Tym razem tysięczna bitwa gracza Mint Killer z klanu Tytan Polska. Mint Killer to oznacza miętowy zabójca. Tak więc, kim jest nasz miętowy zabójca? Tutaj w tle wam lecą statystyki kolegi. 999 bitew. Trochę teraz o koledze. Kolega pochodzi z Warszawy, ma 13 lat. Oczywiście jego pasją i hobby jest granie w WOTA, ale oprócz tego w wolnym czasie lubi sobie pogrywać w piłkę. Jak wiadomo, większość młodych ludzi lubi sobie poharatać w gałę, co jest bardzo dobre, bo aktywność fizyczna jest jak najbardziej potrzebna w życiu, jako taki przerywnik trochę od tego życia w świecie World of Tanks. Teraz przejdźmy do bitwy. Mamy szóste tiery, bo kolega wyższego nie ma, więc on gra sobie na swojej fałeczce 2801. Ja gram na moim naszornie. Naszorna mam już wymaksowanego. Tryb dominacji. Tutaj mapa Middleburg. I ja wjeżdżam na Hilla, pomóc czołgom średnim i mojemu lekkiemu koledze, ponieważ tam mają przewagę liczebną u przeciwników. Więc tutaj przeciwnicy troszkę do przodu wyjechali. Ja miałem jak ich obić. Tutaj rozpoczyna się klepanie z odległości przeciwnika. Dobrze, że został wyspotowany. Teraz powróćmy na chwilę do rozmowy o koledze. Zauważyłem, przeglądając jego statystyki, że rozpoczął swoją przygodę z Blitzem 3 września tego roku. Czyli jak już widzimy, kolega w trochę ponad 2 miesiące rozegrał 1000 bitew, co jest dosyć dobrym rezultatem. Więc teraz wracamy do bitwy. Tutaj już ubiliśmy jednego przeciwnika na tym hillu i zajmujemy się kolejnymi. Jeszcze nie pojawiła nam się tutaj fałeczka lekka u przeciwnika, ale zaraz powinna nam się tu pojawić. Tutaj kolega na T3-4 naszym bardzo agresywnie do przodu wyjechał, tak więc nie chciałem, aby on tutaj zginął. I też wyjechałem trochę do przodu, żeby nie było mu smutno i mu trochę pomogłem. Tutaj omawiana przeze mnie fałka, nie trafiłem go. Niestety od momentu aktualizacji mam takie coś, że w momencie strzału skacze mi trochę ping, a tak normalnie to jest ping stabilny w okolicach 70-80, tak jak ja mam zawsze. A w momencie strzału czasami właśnie do tych 100 kilkudziesięciu ping podskakuje. Tutaj już 5-3, bitewka bardzo ładna, nie było większych problemów. Tutaj bardzo duże szczęście mi dopisało, szczerze mówiąc, bo miałem trochę ponad 500 HP. Strzelił we mnie KW2. Prawdę mówiąc, gdyby nie trafił w gąski, tam mnie na luzie tutaj zmiotu. Ale tak to trafił w gąski, poniszczył mi kilka modułów i zabił kilku załogantów. No nic dziwnego. Ten HKW2 jest po prostu niszczący. Koniec bitewki. Dziękuję ci, kolego, za to, że chciałeś rozegrać ze mną ten jubileusz, tą szczególną dla ciebie bitwę. Jak dla mnie bitwa taka średnia, no damage w miarę dobry zrobiłem, kolega zrobił trochę ponad 600. Jeszcze raz dziękuję, zostawiam was ze statystykami. No i cześć!